Hej kochani, witam Was bardzo ciepłutko na moim kanale, już po moim powrocie z Polski. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja idę do pracy na popołudnie, dlatego też przychodzę do Was z filmem, bo sporo z Was pisało mi i na Instagramie. A właśnie Was tam zapraszam, dorothy.m, tam codziennie coś się dzieje. I też tak tutaj pod filmami na YouTubie, żebym nagrała haul zakupowy z Polski. Ktoś tam też chciał vloga, ale wiecie, jak ja tam jadę na parę dni, to ciężko mi tam z vlogiem. Ale zakupy jakieś tam poczyniłam, może nie za wielkie. No ale mam też chyba kosmetyki, mam ubrania jakieś tam, buty mam jedną parę. Mam też właśnie taki food haul, czyli typowo spożywcze rzeczy. Więc jeśli jesteście ciekawi, co ja tam z Polski przywożę, to zapraszam Was do mojego salonu. Pokażę Wam szybciutko, co ja tam tym razem zakupiłam, będąc w Polsce. I dajcie znać, czy jest tutaj wśród Was też ktoś, kto mieszka za granicą i bez czego nie wyobraża sobie życia. A tak samo, jak jeśli mieszkacie w Polsce, dajcie znać, co byście chcieli po prostu tutaj z Niemiec, bo wiem, że ludzie, dużo osób u nas akurat w Lemborku chodzi do tych sklepów z niemieckimi rzeczami, szczególnie właśnie po chemię, też po jakieś tam słodycze. Będzie mi bardzo miło poczytać Wasze komentarze, a teraz Was zapraszam do tego polskiego holu zakupowego. Okej, kochani, może zacznijmy tutaj od tych rzeczy, które mam na stole i później przejdziemy do tych reklamówki spożywczej. I tak, byłam w chyba MediaMarkt, kupowałam dla mamy telefon i też wziąłam sobie taką dużą paczkę kapsułek do zmywarki Finish. Nie, tam z Finisha nigdy nie miałam, zazwyczaj używam Somat. Nie wiem, są podzielone opinie, właśnie właśnie sporo osób mi mówi, że wiele firm rekomenduje Finish, ale też słyszałam opinię, że niby zostawiają osadę. Dajcie znać, jakich używacie, no i też czy jakie jest Wasze zdanie na temat tych kapsułek. Tutaj w Biedronce kupiłam coś, o, może tak Wam pokażę, tutaj coś zasłaniam sama sobie światło. Kupiłam coś, co zawsze chciałam, a propos jest, a mianowicie jest to przepiśnik. Zaraz Wam pokażę, jak on tutaj wygląda. Ja często, znaczy wiadomo, codziennie coś gotuję i zawsze mam tak, że nie mam pamięci w ogóle do przepisów na pamięć, dlatego też zakupiłam sobie coś takiego i tutaj będę sobie coś wklejać. O, tutaj nawet mamy jakieś przepisy. No, także tutaj będę, pozapisuję sobie właśnie te rzeczy, o których zawsze zapominam, kulinarne. I taki właśnie strój tutaj wybrałam w Biedronce, nie pamiętam, około 15 zł chyba kosztował, albo nawet i mniej, bo było z kartą, chyba dostanę jakiś rabat. Byłam też w Sephorze po te maseczki, które Wam w wcześniejszym holu pokazywałam, to takie wiaderku. No i tam zużyłam sobie ją z siostrami i wzięłam też taką bąbelkową, widziałam u jednej z Was na Instagramie taką samą, znaczy taką podobną z Biedronki, ale niestety w Biedronce nie mogłam jej dostać, dlatego też wzięłam z Sephorze i powiem Wam, że w Polsce te maseczki z Sephory znacznie drożej wychodzą niż u nas w Niemczech. Bo tam chyba po 20 zł kosztowała ta i 20 zł kosztowała ta w tym wiaderku, a tak jak Wam wspominałam we wcześniejszym filmie, ja za tamte płaciłam chyba 3 euro, więc tak, w Polsce drożej jednak. Oczywiście, o, tutaj jakiś gratis, nie mogłoby się obejść bez całej tutaj torby z drapek. Też tutaj jeszcze jakiś gratis, jakieś drapaka, dostałam tutaj jakiś, nie wiem, czy to jest kalendarzyk, czy notesik. W Sinsay kupiłam sobie taką koszulkę, zwykła, czarna, luźna, za 10 zł. I w Berszce taką, z takim tutaj rozcięciem, bluzkę z długim rękawem. Ona kosztowała 60 zł. Też kupiłam w Berszce spodnie chyba za 80 zł, ale już Wam ich nie pokażę, gdyż są już w pralce, bo je używałam w Polsce. Tutaj mam słoiczek miodu od mojego taty, bo mój tata właśnie ma ulę. Właśnie, chyba teraz czas sobie zrobić jakąś herbatkę z miodem, bo coś właśnie czuję, że z moim gardłem jest nie tak. No i tutaj sobie wziąłam też nasionka, będę coś sobie tutaj na balkonie sadzić. Mam koper ogrodowy, mam rzeżuchę, którą w zasadzie już posadziłam, ale wiecie, do świąt to pewnie jeszcze z kilka razy będzie trzeba ją posadzić.
to znaczy posiać, pietruszkę raciową i tutaj jeszcze szczypiorek, biedronki, te nasionka, chociaż mój tata mówił, że te z supermarketów nasionka nie są takie dobre jak właśnie z jakiegoś tam innego sklepu. Tutaj od mojej siostry jest tam magnes na lodówkę, z jej akurat pracy. I tutaj dostałam też torbę magnesów od mojej siostry z Podkarpacia. I zobaczcie, tutaj mamy coś takiego. O, bardzo ładny. Zaraz sobie tutaj damy na lodóweczkę. Tutaj mamy Tarnobrzeg, czyli akurat z mojej siostry miasta. I jeden właśnie z Albi Soli, który mi się bardzo podoba. W Albi Soli akurat byłam, więc tak, w Tarnobrzegu też, więc wszystko by się zgadzało. Żałuję, że wtedy sobie nie kupiłam żadnych magnesów, ale tutaj akurat siostra mi przysłała, więc bardzo fajnie. I zobaczcie, mamy taki piękny statek. I tutaj coś jeszcze mamy. Co to jest? Aha, jest to pocztówka magnetyczna z Parku Rozrywki i Minatów Sabat Krajno. Dajcie znać, czy ktoś z Was był. O, albo też czy byliście na Podkarpaciu, albo we Włoszech. Okej, okay, tutaj dostałam coś od mojej siostry. Zobaczcie, jaki przepiękny kot. Jak tylko go zobaczyłam, to od razu się w nim zakochałam. No i siostra mi go podarowała. Zobaczcie, jaki przepiękny. Zaraz sobie tutaj za ten ogonek go gdzieś zawieszę. No nie, no musiałam go po prostu mieć. Piękny. Okej, okay, tutaj w chyba Kauflandzie kupiłam sobie tą pastę Himalaya do zębów. Sporo osób mi też, sporo też czytałam pozytywnych komentarzy na jej temat. Jeśli Wy ją stosowaliście i wiecie więcej coś o niej, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Muszę tutaj się właśnie dowiedzieć, czy to właśnie o to chodziło, ale wydaje mi się, że to właśnie była pasta Himalaya. No, tutaj mamy tą gazetę, którą sobie kupiłam na drogę, przyjaciółkę. Myślałam, że będzie więcej krzyżówek, ale jest tylko jedna. Ale to nic i tak nie rozwiązałam, więc więc bez różnicy. Tutaj mam tą lokówkę z Babyliss, którą kiedyś kupowałam dla siostry na komunie chyba Laury. Ona mi ją oddała, chociaż ją sprzedała, bo już nie jest jej potrzebna, ale ja się właśnie zastanawiam, czy jej sobie nie zostawię w razie, jakbym gdzieś szła na jakąś imprezę, chociaż loki mi się nie trzymają zbytnio, aczkolwiek może ona mi coś tutaj pomoże, da mi szansę, jak nie, to pójdzie do sprzedania. O, też możecie dać znać, co o niej sądzicie, jeśli macie. A teraz tutaj mamy zakupy spożywcze. No i tutaj też w Polsce kupiłam takie zwykłe buty czarne z Adidasa, bo u mnie na podwórku było takie błoto, że po prostu w moich się utopiłam. No i wiadomo, że w takich brudnych nie miałam. Nie mogłam chodzić, wyprać też ich nie mogłam, bo by mi nie wyschły. A wzięłam tylko jedną parę z tego względu, że praktycznie jechaliśmy tylko na taki dobry weekend, więc się nie opłacało też nie wiadomo ile tych rzeczy brać. Dlatego też kupiłam sobie nowe, a czarne się przydadzą. Tutaj też pogoda niezbyt, więc myślę, że będzie ok. Ok, teraz przed nami torba spożywcza. Mam jeszcze całą lodówkę zapchaną, wiecie, jakieś tam kiełbasy, sery. Mam też jakieś tam krokiety i pierogi, no ale tego już Wam nie będę pokazywać, bo to wszystko w nocy pochowałam do lodówki. No i nie będę już tego tutaj wyciągać. A teraz Wam pokażę właśnie tutaj takie suche produkty. Mamy ryż z Kauflandu. O, herbata, która mnie bardzo zainteresowała. Jest to z Green Hills, czyli z Biedronki, herbata o smaku banan granat. Tego jestem bardzo ciekawa, gdyż herbaty bananowej to ja jeszcze nigdy nie piłam. I chyba zaraz sobie ją zrobię, bo naprawdę ciekawość mnie zżera. Dajcie znać, czy próbowaliście, czy Wam się ona podoba, znaczy się smakuje. Tutaj jeszcze wziąłem jakąś taką na oczyszczanie, wiecie, czasami lubię sobie wypić taką zieloną herbatkę, żeby było lżej. I tutaj druga, jakaś właśnie Verdin Fix, też wspomagające trawienie i pracę żołądka. Lecimy dalej, tutaj coś niezdrowego, będzie kilka właśnie zup chińskich, a to są takie nasze trochę, można powiedzieć, przekąski ratunkowe, kiedy nic nie ugotuję, albo po prostu nie mam czasu, albo no nie wiem, po prostu czasami jak przychodzę z imprezy, to też mam bardzo dużą ochotę na zupkę chińską, dlatego czasami takie niezdrowe też kupuję. Tutaj cukier. Jakiś pasztet drobiowy Podlaski. Oczywiście majonez. Nie wiem, czy na święta pojadę, więc mam tutaj nawet dwa słoiczki. W sumie też nie mam tutaj problemu, bo można kupić na polskim dziale, ale pamiętam, że w zeszłym roku przed świętami to w każdym sklepie na polskim dziale był on wykupiony i bardzo ciężko było mi go znaleźć.
więc od razu kupiłam dwa słoiki. Tutaj wziąłem sobie jakieś Summersby, watermelon, jeszcze nie piłam arbuzowego, więc tak, będzie na spróbowanie. Tutaj czekolada Wedel, właśnie tutaj w Niemczech ciężko, a w zasadzie nawet nie ma czekolad, które właśnie są w środku z takim dżemem, dlatego też sobie tutaj wzięliśmy chyba nawet i dwie. Tutaj wzięłam sernik na zimno, może zrobię na święta, zobaczymy. Tutaj kolejna zupka. W zasadzie jak już kupuję te takie zupki, to najbardziej mi smakują te z Wifona. O, tutaj coś, co chyba powinnam zaraz sobie łyknąć, czyli strepsils na gardło. Mam z Biedronki też jakieś owsianki proteinowe, aczkolwiek akurat jak jechałam, to tam grzebałam coś na Facebooku i widziałam, że w niektórych chyba, tylko nie wiem, czy to była owsianka, czy w płatkach owsianych były robaki, więc będę musiała to przejrzeć, czy czasami mi się jakiś gratis nie trafił. I tutaj mamy z maliną, z Vitanelli i tutaj jeszcze owsianka z rana z suszonymi owocami. Jak zwykle najwięcej kupiłam przypraw, mamy bazylię, curry. O, tego, czego jeszcze nie stosowałam, czyli natkę pietruszki. Zazwyczaj mam taką, wiecie, zwykłą, z mojej doniczki, rozmaryn. Tutaj przyprawa do ryby, oregano. Zaraz sobie to przesypię do moich pojemniczków. Mam też koperek. No właśnie, koperku też takiego nie miałam suszonego, więc jestem ciekawa, jak się to sprawdzi. Jeszcze jedna curry. Jeszcze jedna natka pietruszki. Czosnek granulowany. O, dla mojej koleżanki prosiłam, żeby mi kupiła zozole i nigdzie nie mogłam dostać dużych paczek, więc jej wzięłam takie chyba cztery mniejsze. I tak, tutaj są jedne. Tutaj makaron do rosołu. Coś, co wiecznie używam, czyli kurkuma, prawie do wszystkiego. Ziele angielskie. Tutaj właśnie ta druga czekolada truskawkowa z Wedla. Jeszcze jedna kurkuma. Lubczyk. Też mam posiane. Zobaczymy, czy mi urośnie. Tutaj jeszcze jedne zozole. Liść laurowy. Pieprz czarny mielony. Ostatnio kupiłam taki ostry i teraz wziąłem inny. Może będzie lepszy. Dwa razy z kamisa. Tutaj jeszcze jakaś łagodna zupka chińska z Wifona. Tutaj zozole o innym smaku. Tutaj moja pięć smaków. Herbatka z Liptona Earl Grey. Nigdy tego nie mogę wymówić. Przyprawa do kurczaka złocista. Tam tutaj jeszcze mamy jakąś małą żelatynę. Ketchup duży, łagodny, pudliszki. Jeszcze jedno kilo cukru. O, właśnie. Coś, co zawsze chciałam wypróbować, czyli ksylitol. Nie ksylitol, właśnie erytrol. No i właśnie dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy ktoś z was stosował, czy wam smakuje, do czego to dodajecie. Ja jeszcze nie miałam, więc to będzie mój pierwszy raz z nim. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze jeden ryż. Jeszcze jedna zupa. Dla koleżanki mam cztery takie napoje ananasowe. Ona bardzo je lubi. Jedną, drugą, trzecią i czwartą. Ja sobie wziąłem zero. Też go lubię, aczkolwiek wolę zero, bo tak jak wam wspominałam, za cukrem to tak niezbyt. Tutaj jeszcze jedna Maggi. A, tutaj to akurat dla znajomych żelatyna i będzie chyba ze 3 albo 4 opakowania, bo nas prosili, żebyśmy im kupili. Tutaj jeszcze jedna przyprawa do kurczaka z kamisa. Tutaj jeszcze jakiś bulion wegetariański. Gripex, jakby nas coś złapało. Właśnie koleżanka do mnie pisała, że będę musiała chyba za nią zrobić dzisiaj zastępstwo, bo jest chora. Tutaj jeszcze jakaś zapiekanka makaronowa. Zapiekanka ziemniaczana. Tutaj jeszcze jakaś zupka chińska. Tutaj jest co? Cygański kociołek z kiełbasą. Sozole jeszcze jedne. Tutaj jeszcze jakiś, oj, troszeczkę się zgniótł, baton Vitanella z
amarantusem i wiśnią z Biedry. Ziele angielskie. Bułka tarta. Tutaj w ogóle nie można kupić bułki tarta, tylko jest jakaś panierka, która w ogóle nie jest zbytnio ciekawa. Żelatyna. Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym. Duże warzywko. Tutaj jeszcze dwie żelatyny. Dwa razy koncentrat pomidorowy. Raz, dwa. Butelka flaszeczki. To akurat będziemy szli do znajomych, więc będzie trzeba coś wziąć ze sobą. Dlatego jest sól. Mój ulubiony ketchup. I tam jeszcze jakiś żel palm olive. Tutaj mamy jeszcze jeden czteropak Summersby. Właśnie tego watermelon. Tutaj są jeszcze jakieś spudliszki zupy na czarną godzinę. Tutaj mam też jakieś słoiki od siostry. No i dobra, to są moje zakupy z Polski. Dajcie znać, czy tego typu filmy również Wam się podobają. Czy jest coś tutaj w tych rzeczach, bez których Wy też sobie nie wyobrażacie życia. Znaczy się, ja sobie może i wyobrażam, no ale zazwyczaj jak już jadę do Polski, to coś tam zawsze sobie kupię. Aczkolwiek ketchup to chyba najbardziej mi pasuje z Polski. No i oczywiście majonez z winiary. Wpadajcie na mojego Instagrama, jeszcze raz Wam przypominam, Doroty M, tam codziennie coś dodaję. No a teraz co? Trzymajcie się cieplutko, buziaki, papa. I jeśli film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę obowiązkowo. Trzymajcie się.